Halo, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w piątym odcinku z gry Europa Universalis 4 i mija w sumie 20 lat po tym, jak się ostatnio widzieliśmy i czy coś się zmieniło. Nie wiem, czy wy to widzieliście, ale tutaj Węgry zabrały z Serbii, Bośni dwie prowincje. Gdańsk zabrał połowę Niemiec w ogóle. To jest bardzo ciekawe. Co tam jeszcze? Francja to w ogóle... Jezus Maria. To w ogóle Francji to już nie ma, nie? Francja już nie istnieje, Francja... Nie wiem. Po prostu co się stało z tak potężnym państwem? Jak on przegrał? Jeszcze prowadzi wojnę z Anglią, to ja nie wiem. Nie wiem, ale Francja przestała istnieć. Szkocja stała się większa, ale tutaj Anglia sobie widzę poradzi ze Szkocją. No i to by było w sumie tyle. Widzę, że jeszcze Krym, coś jakiś taki większy. Jakby taki jakiś większy jest Krym. Tej otomani wbili się tam. Zabierają, mamy luków. I czekałem do tego momentu, aż ostatecznie wyszli już wszyscy z koalicji. Co daje mi tylko możliwość zaatakowania krzyżaków. Ponieważ bunty nie mam, mogę atakować w sumie. Ustawię, weźmiemy tutaj niepotrzebny generał. Ustawię się w Płocku, ustawię się w Szczytnie. To jest Szczytno? Tak, to jest Szczytno. I z góry przepraszam za mój głos, ale jestem naprawdę mocno chory. A mimo to nagrywam. Popełniam trochę błąd, bo zamiast tutaj regenerować gardło i tak dalej, to mówię do was. Więc jakbym cały czas gdzieś kaszlał, gdzieś tam ten sobie, to przepraszam, ale no chory jestem. Dobrze, atakujmy ten zakon krzyżacki. Tutaj nie będzie problemu z wygraniem tej bitwy i w ogóle zajęciem całych krzyżaków. No problem, my friend. Tak w ogóle... Możemy przejść na nowe dwie technologie, co zrobimy za chwilę. Już Kulum przejęliśmy. Generalnie przejmujemy teraz tutaj całe Niemcy i cały Gdańsk. To bez wątpienia. Trochę ta pewnie okupacja tutaj potrwa. Zobaczmy. Czy ktoś się wkurza, jak ja wam... Oj. Jak ja wam wszystko zabiorę. Węgry i Pomorze. To teoretycznie jolo. I hajs oczywiście. No, tak bym zrobił. Moja dynastia wyszła tutaj. Ej, halo! Halo, halo! To moja... Halo. A, myślałem, że przed chwilą moja miała panować. Nasz król ma już 63 lata, więc niedługo będzie sobie umierał. Chyba. Tak mi się wydaje. Co to było takie? Chyba! Dobrze. O Jezu. Beznadziejny dzień. Może granie w Europę i tutaj zabieranie wszystkich prowincji mi polepszy humor. Oby. Oby. Nie, no, nieładnie tak kaszel na odcinku, no ale co poradzę. Dobrze, my sobie tu generalnie przejmujmy co. Halo, halo, jestem z powrotem. Wziąłem sobie syrop na kaszel. O proszę, jaki fajny. O nie, technologii cost. Kurwa. D. Straćmy 3 stabilności. Mimo tego nie chcę mieć koszt technologii aż plus 10%. To jest... Nie. To tak być nie może, halo. Co to jest? Aha, mam już maksymalnie punktów. Więc przejdźmy na nową technologię. Militarną. Mam jakieś nowe jednostki? Chyba nie. Czekaj.
okupujmy tutaj prowincję Zakonu Krzyżackiego, śmieszne prowincje. Gdańsk mógłby być... Czy on chce na przykład jeszcze coś zabrać ogólnie? Chcesz, więc tu całe Pomorze mówisz, tu moje prowincje. Mówisz, że są twoje. Czyli teoretycznie chciałbyś mi to zabrać i myślę, że Gdańsk stałby się potężny, gdyby nie fakt, że zaraz go zabiorę. To myślę, że Gdańsk byłby naprawdę kozakiem. Węgry wypowiadają wojnę w Wenecji. No, ciekawe. Zobaczmy, jak tam Ottomani. No, Ottomani tak tu zabrali sobie trochę Mameluków, tutaj zjedli. No, jakieś państwo powstało. Tego nie było chyba. Więc to chyba... czy było? A, trochę się nie orientuję, bo nigdy nie grałem. No, ptaki! Ło, halo. Dobrze. Teoretycznie możemy anektować. Możemy zaraz anektować Mołdawię. Więc Mołdawia, moje państwo, brzmi całkiem spoko. Więc... No, będziemy mogli, bo mamy 200 relacji, co oznacza, że... Zanektujemy sobie ją. No i Polska już będzie duża, Polska będzie naprawdę potężnym krajem. No i chyba Węgry niepotrzebnie wypowiedzieli. Niepotrzebnie chyba wypowiedzieli tutaj wojnę w Wenecji. Ale w sumie nie. Czy wygrywają? A nie, wygrywają, o dziwo. A, jeszcze prowadzą tutaj spisą. Co to jest? To jakieś państwo chyba śmieszne powstało. Austria tutaj zagarnęła Wenecję, to już w poprzednich odcinkach, co widzieliśmy już chyba. Jak mój przychód? Mój przychód wygląda nawet sponio. Weźmy sobie pożyczkę wojenną, znaczy pożyczkę, podatki wojenne. Czy to nam National Unrest powiększa? To jestem ciekaw. Usnijmy sobie jeszcze. Stabilność. Cały czas możemy przejść na tą technologię nową. O, mamy minus 10. To przechodzę sobie, żeby tych punktów za dużo nie tracić. Zobaczmy, jak tam wyglądamy. O, proszę, przejąłem wszystko, dobrze. To zabieramy. Pieniądze dawaj. To wszystko, tak? A co to jest? 19 agresywnej ekspansji. I tylko od Węgrów, tak? Łajajciu. Nie ma problem. Dobrze. Skorujmy to. My core. Zwiększę sobie tutaj wpływy mojego króla. Jeszcze nie? Halo. Dobrze. Nadal on rządzi, więc sponia. I myślę, że od razu wypowiadamy wojnę tutaj Gdańskowi. Nie ma co się tutaj pieprzyć. Co byśmy chcieli? O co walczymy? O Gdańsk. Brzmi kurde, spoko. Czemu dzwonicie na nagraniu? Halo? No, cześć. No, cześć. No. No. To cześć. No, siema. Tak. No, cześć. Halo, halo, już jestem, wracam, dzień dobry. Zastanawiam się w sumie, czy wy też tak macie, że na przykład ktoś z rodziny dzwoni do was kompletnie bez sensu, kiedy jesteście na przykład sami w domu i pyta, wszystko okej? A macie kurde, nie wiem, uznajmy też 16 lat, no to... Nie, dobra. Rodzice, no tego nigdy tego nie zrozumiemy. Znaczy może w przyszłości, jak będziemy rodzicami.
Dobrze, dobijmy tą armię Gdańska. Okej. I poprzejmujmy te forty. Okej, no to śmieszna wojna. Śmieszna Polska przez to stanie się... Będzie nawet fajnie wyglądać to na mapy. Dobra. Bierzemy to, to... To byśmy chcieli. Pieniądze byśmy chcieli jeszcze. Oj, nie starczy nam na kory. Oj, to dużo nie starczy nam na kory. Ojejsiu. No tak byśmy zrobili. Ktoś się wkurzy, Węgrzy wejdą do koalicji pewnie. Pomorze. Brandenburgia, Ryga. Kurwa mać. To znowu dzwoni. Halo, halo, jestem z powrotem. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. O, proszę, Węgrzy dostałem w pierdoli, się nie dziwię, bo prowadzą z 15, kurde, tutaj widzę wojny z 15 krajami. Więc się nie dziwię, jeszcze bunty tutaj w ich kraju. No Węgry trochę przerąbaną opcję mają. Dobrze, zabieramy co nasze? Zabieramy. Teraz okupować tylko te dwa tutaj to. O, jakiś bunt tam widzę. Bunt? Gdzie jest bunt? 17 tysięcy wojska. Co to na nas? Co to jest na nas? Halo, halo. Kpicie sobie ze mnie. O, kurde, mam tutaj nieakceptowalną kulturę. Nie chce mi się ich nawracać, za dużo to kosztuje tutaj punktów dyplomatycznych. Bo to chyba właśnie punkty dyplomatyczne. Dobrze. Tak w ogóle przydałoby się gdzieś tu zbudować jeszcze jakieś forty. Na przykład, nie wiem, tutaj. Mam 8 przychodu. Czemu mam 8 przychodu? Osiem i pół przychodu. Spoko, ale... Więc no w sumie tu moglibyśmy w razie tutaj tych... Otomani by chcieli mi wypowiedzieć wojnę, no to tak. Mam tutaj... Będę miał na granicy. Aczkolwiek my cały czas staramy się utrzymywać dobre relacje z Otomanami i je poprawiamy cały czas. Dobrze. Nie ma tak zaatakować państwo, które same wyzwoliliśmy, sami. No ale trudno się mówi. Zobaczmy jak tam relacje z Bohemią. Relacje spoko. Z Austrią całkiem też spoko. Z Bohemią, no spoko. Więc, o proszę, Austria tutaj pozabierała, widzę. No Austria się robi naprawdę potężna, kurde, nie? Nie wiem, czy to dobrze, czy to niedobrze. Musimy wejść sobie tu. Chciałem sobie zwiększyć wpływy naszego jeszcze papieża. Nie papieża, tylko króla. Okej, okay, który ma 72 lata, nasz następca. A co jak on umrze? Czy następca tronu, jak umrze, no to... No właśnie, co wtedy? Co wtedy, jak nasz król umrze? Dobre bardzo pytanie. Plus 4 przychodu, spoko. Mógłby być większy, tutaj produkujemy złoto. Złoto. Nawróćmy w ogóle. Tu bym nawrócił. 150 punktów dyplomatycznych. Nawróćmy tutaj tą kulturę. Oraz. Zwiększyłbym produkcję, ale chyba nie mogę. Czemu nie mogę? Halo? Wow, dostajemy 3,5 z samej tej jednej prowincji. Więc ja się nie dziwię, że mamy dużo hajsu. Tak, odwołaj dyplomaty z Turcji, czyli z państwa o nazwie Otomani. Zagarniemy dzisiaj ziemię. O proszę, tutaj... Tak w ogóle to Moskwa tutaj się wbiła w... Plany były takie, zrobić sobie tutaj przejście. To nie są moje, to z Danii. Jakby co. Zrobić sobie tutaj przejście i zaatakować tutaj, zjeść zakon liwoński.
zrobić sobie tutaj takie przejście i zaatakować Nowogród. No jak widać, wszystko szlach trafił, bo Dania postanowiła zrobić to wcześniej. Moskwa też. No więc szlak moje plany trafił, ale my i tak jesteśmy duzi i potężni, więc spoko. Dobrze, przyjmujmy te prowincje, przyjmujmy. Tak w ogóle z góry mówię, że w najbliższym czasie mogą się te odcinki nie pojawiać. W ogóle żadne odcinki. Ale z góry mówię, no, że jestem chory i po prostu, jeżeli naprawdę będzie mnie tak strasznie gardło boleć, to czy cokolwiek, mój głos będzie niezdatny do rozmowy w ogóle, no to kurde, no to nie będę takich odcinków stawiał, kiedy będę gramy sobie, albo nie będę się odzywał, no kurde, nie? Dobrze. Jeszcze jedna prowincja tylko. Czy jak nie mamy króla, to on jakoś wolnie, znaczy nie króla, tylko tego, jak on się, tego, dowódcę, jak nie mamy dowódcę, to on chyba wolniej nam to przejmuje. O, ile pieniędzy. Tutaj tak w ogóle była Włoszczyzna, nie? Zabrali sobie Otomani. No trochę lipa, bo ta Włoszczyzna miała być moja. I tu Serbia miała też być moja i tak dalej. Generalnie plan jest taki, że niedługo sobie zaatakujemy Węgry. Którzy dostałem ostry pieprz, więc... Do Brandenburgii właśnie tylko udział w wojnie, więc to w ogóle nie. Zobaczmy, jak tam agresywna ekspansja. No tylko Węgrzy, tak? Poczekamy, zanim oni nie wejdą do koalicji. Boję się tylko po zabraniu tego Gdańsku, że wybuchnie mi jakaś wojna koalicyjna. No to by nie było ciekawe. Wiedziałem, że nie mam doradcy, ponieważ mój przychód wyglądał jakoś za dużo. Okej. Dobra, trzeba się zająć tymi buntownikami, co tu mi wybuchli. Parówki jedne. Okej, nawróciliśmy, skorowaliśmy prowincję. Ja zauważyłem, że w ogóle na nagraniach to się strasznie laguje i nie wiem czemu. Czasem są po prostu takie lagi, że nie wiem, ale mam nadzieję, że ich teraz nie ma i w ogóle. Ktoś znowu dzwoni, bo mi tu w głośnikach takie, wiecie, los 5 legitymacji. Stracimy 5 legitymacji. Okej, okupowaliśmy, bierzemy cały Gdańsk. Węgry, Pomorze, Dania, Brandenburgia. Mam to gdzieś w sumie. Zobaczcie, jak to fajnie teraz wygląda. Polska nawet duża, to ciekawe bardzo. Przy okazji już rozpoczniemy, musimy poprawić jeszcze kilka relacji, bo z Danią. Możemy, tak? Możemy. Do 95. Jeszcze wyruszmy, ściśnijmy tych... Poczekajcie. Czy Savoi? Co robi Savoi na terenie tutaj Węgrów? Czy oni są sojusznikami, czy oni są wrogami? O, to jest pytanie. Dobrze, i wyruszmy na te 30 tysięcy wojska. No to jest, znaczy 17 tysięcy wojska, moim 30. Powinniśmy to wygrać. Tak, Pomorze wszedło do koalicji, ale... Więc teraz będziemy mieli chwilę problemów tutaj z koalicjami i tak dalej. Mamy Austrię, poprawmy jeszcze z nimi relacje. Mamy Bohemię, poprawmy z nimi relacje. Więc nie powinno być żadne... Nie ma problem.
Dobrze, jeszcze ściśnijmy ich, bo ich ściśniemy, prawda? Mimo chyba tam nawet dwóch minusów, które mieliśmy, to zrobiliśmy, a więc dzięki wielkie, że obejrzeliście ten odcinek, który jest już długi. Nie wiem ile trwa, ale pewnie z 25 minut. Więc mega dzięki, że obejrzeliście i widzimy się w kolejnym odcinku, w którym na pewno będziemy anektować tutaj Mołdawię. No i mam nadzieję, że będzie ciekawy. I myślimy już nad kolejnymi wojnami. I znowu będę musiał poczekać, aż tutaj koalicje zejdą i aż agresywna ekspansja też zejdzie, więc trochę poczekam. Choć już ja bym tutaj tych Węgrów zaatakował, ale poczekam, dobrze, poczekam. O, już nawet mogę to rozpocząć, więc ja już sobie rozpoczynam anektowanie tutaj wasala. I widzimy się w kolejnym odcinku, kiedy Mołdawia będzie już moim prawilnym krajem. Będzie w moim kraju, w wielkim kraju o nazwie Polska. No, to do kolejnego. Pa, pa.